Harry, czemu zjechałeś? Dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy. I co teraz? O! Pyk! 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 I pyk! Zajebiście! Teraz możemy polecieć dalej. I tak też zrobimy. Dokładnie tak. Nic więcej nam nie potrzeba. Znowu musimy tutaj ustawiać, co nie? A, bo tam przejście się otwiera. Widzicie to? Tam się przejście otworzyło. I mam rozumieć, że po drugiej stronie też takie coś będzie. W ogóle, kurde, zajebiście ten lód tutaj wygląda, muszę wam powiedzieć, naprawdę. To zajebiście wygląda, serio mówię. Zagrajmy teraz... A, Ronald, dawaj, Ronald. Tobą będziemy teraz grali. Przejdźmy tutaj, zobaczymy co i jak. Jakieś drzwi. Ładnie, kurde, pomysłowo zrobiony jest ten poziom. Na razie mi się gra, kurde, zajebiście. No może czasami poza tym, że się postacie trochę ślizgają, tak jak na lodzie by były. Ale tak jest całkiem okej, ja nie narzekam. Chocolate Frog! Oho! Aha! Dobra! Już kumam, o co chodzi. Musimy wszyscy stanąć na tych przyciskach i tam się odpali coś. To jakaś zagadka. Może staniemy. Ale my będziemy sprytniejsi i my temu zaradzimy. Wiecie w jaki sposób? Tam jest jakiś przycisk. Czy on coś robi? Tak, tak, robi coś. Ale my to zrobimy inaczej. Ja ustawię sobie klocek i dostanę się tam wyżej. Ha, 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 think, think, moi drodzy, think, think. Trzeba myśleć. Może staniemy na jednym z tych symboli na podłodze. Widzicie? Tam w ogóle przy okazji skrzynka jest, więc warto ją spenetrować, jak to się mówi. O, i przy okazji fasolki zebrane. Elegancko. Do tyłu, 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 do tyłu. I zium, puść. Teraz wszyscy idziemy w jedno miejsce. To jakaś zagadka. Przynajmniej coś się stało. Przynajmniej coś się stało. Patrz, tam jest przycisk. Okej. Więc coś teraz trzeba zrobić, żeby któryś z nas tam wskoczyło wyżej. Wiem, co trzeba zrobić. Wejdę do góry jako Harry Potter. Harry Potter. I teraz jako Ron wykażę się sprytem i zabiorę platformę Haremu. A jako Hermiona stanę tutaj. To jest dosłownie, kurde, 500 IQ pomysł. Więc jak już mówiłem, jako Ron zabieram platformę Haremu, więc Harry niech sobie tam tkwi u góry. Dokładnie. Teraz się odwrócimy. Myk. Myk, 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 myk. Przynajmniej coś się stało. Przynajmniej coś się stało. Dokładnie. I ja teraz stanę tu jako Ron. Zajebiście. Patrzcie, jakie 300 IQ. To jest taka nawet całkiem fajna zagadka, muszę przyznać. Taka, bym powiedział, bardzo 10 na 10. Thank you.
Jej, schody się wysunęły. I teraz, żeby się nie spieprzyć na dół, to tak na skradance podejdę do tej skrzynki, która tu jest. Tak. Uzupełniamy nasze folio brutti. Albo brutti. I ojejku, jejku. Teraz jako Hermiona lecimy do przodu, przed siebie. Elegancko. 70. Stoisz na drodze strzału. O-o. Sama się śmiałam z chłopaków, to teraz sama będę używała Expelliarmus. No dawaj, dawaj Hermiona. Zajebiście. Ojejku, trochę oberwałam. Dobrze jest. Padła ta księga. I się roztrzaskała na milion kawałków. Dobra, i co my tutaj mamy do zrobienia? Nic chyba. To co mogliśmy, to zabraliśmy w sumie. A nie, nie możemy stąd wyjść. Czyli coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Chyba, że tu będzie jakieś sekretne przejście. O którym ja nic nie wiem. Tu coś jest. Ciekawe. O! Podziałało! Ron, jak tam jest? Ciemno i boli. Widzisz cokolwiek? Tak. To mnie też widzi. Aha, to tak trzeba było to zrobić. Czyli teraz to Ron będzie z salamandrami walczył, a nie Harry. No proszę, kurde, ale miła odmiana. No dobra, zobaczmy co tutaj kurde w trawie piszczy. W ogóle czuję się jakbym był w jakimś więzieniu albo w jakichś katakumbach bez kitu. Że to miejsce przypomina jakieś takie katakumby. Nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Ale ładnie wygląda. Zostawcie mnie! Czemu on tak bez jakiegokolwiek tego krzyknął? Znaczy nawet nie krzyknął, powiedział takie Hermiona! Czy wy też jak macie walkę, a raczej jak jakieś niebezpieczne stworzenie was trzyma za szatę, czy nawet za w sumie ubiór, to też mówicie zamiast krzyku, to mówicie takie Hermiona, uratuj, Hermiona. To wszystkie? Chyba tak. No dobra, i co teraz? Bo wróciliśmy do punktu wyjścia. No jesteśmy tutaj z powrotem. No i co teraz w związku z tym? Chyba znowu trzeba będzie to odpalić. Chociaż nie, tego już nie możemy odpalić. To już jest wciśnięte. Czy to oznacza, że musimy się wrócić? Nie, tu nie możemy się wrócić. Uch, z tego co wiem, tam mogą być pająki. No tędy się nie przyciśniemy, trochę słabo by było. A, Hermioną możemy. Zobaczę, czy zdołam znaleźć księgę z zaklęciem Glacius. Hermioną możemy tutaj przejść. Ciekawe. No dobra, czyli teraz tak.
Możemy pchnąć to. Oczywiście, że możemy, nawet musimy. Tylko musimy teraz sprawdzić, jak to ten, skolidować to trochę z kamerą. Żeby nie było, że ja nie będę nic widział, a wypadałoby jakkolwiek cokolwiek widzieć. A rozumiem, co trzeba zrobić. My musimy sobie takie schodki ustawić z tego. No właśnie, to jest dobre, chyba, bo nie mam pewności. Albo musimy się tam do góry dostać w sumie. Ale ten jeden klocek chyba nam pomoże dostać się tam do góry. No, zajebiście, myślałem, że kurde, nie będę mógł doskoczyć, bo Hermiona musiała się trochę zastanowić. Dobra, i teraz będziemy musieli przesunąć dotąd. Ojej, platforma się nie chce schować, ojoj. Pchnij. Jej! Gdzie musi tam do tych skrzynek się dostać, bo tam na bank coś jest. A wiecie, że ja nie lubię omijać rzeczy, no nie? Teraz będziemy musieli tak, to tego klocka przesunąć w tę stronę i przesunąć go tam do tych skrzynek, a potem przesunąć te dwa klocki na tą zapadnię. Easy. To jest łatwe do ogarnięcia. Aczkolwiek najpierw polećmy do góry może, co? Hermiona, współpracuj może troszeczkę. Byłoby fajnie, jakbyś współpracowała, nie będę tego ukrywał. Byłoby mi na pewno łatwiej i tobie też. Czy wspominałem już, że to pomieszczenie pokryte lodem zajebiście wygląda? Nie? To wiecie, że tak jest. Nawet dla kociołkowych piegusków zawsze warto przyjść. Nawet dla nich, powiem wam szczerze. Dobra, i teraz możemy puścić w tamtą stronę. A nawet nie puścić, a bardziej ten, przesunąć chociaż. Kurde, Hermiona! Łap to! Dokładnie tak, to chciałem zrobić. Dobra, nie do końca to. Chciałem najpierw to zrobić. A następnie pchnąć znowu tą kostkę lodu, żeby stanęła na przycisku. I tyle w temacie. Dokładnie tak. To miałem zrobić pierwotnie i tak też się stało. W ogóle już mamy 1,5 godziny sesji zaraz na liczniku, więc myślę, że spokojnie z tego wyjdą z 4-5 odcinków na pewno. Nie no, maksymalnie z 4 chyba wyjdą. Nie więcej, nie mniej. Chyba, że zacznę bardziej pchać w tę stronę. Kurde. Wiem jak trzeba to zrobić. Moi drodzy, przecież. Pchnijmy. Nie w tą, Hermiona. A może w tą? Może w tą w sumie. Nie, w tą nie. Więc źle pchnęłaś, kurde. O, dokładnie tak. I tyle.
Tak mieliśmy to zrobić, proszę państwa. Nieźle! Jest i karta kolejna. Mój ulubiony dźwięk zdobywania karty normalnie. Czarownicę teraz mamy? Kurde. Ale zeskipowaliśmy. Morgana Le Fay. No. Ta też już jest dobrze znana w tych wersjach Harry'ego Pottera. Jeżeli nie kojarzycie jej, no to polecam zapoznać się z innymi moimi let's playami odnośnie chłopca, który przeżył wypadek z Oplem. I idziemy teraz do góry. Tam jest księga. Widzę ją. Nauczymy się Glaciusa. Zajebiście. Cieszę się z tego powodu. Kurczę pieczone. Mam księga z zaklęciem Glacius. No, zrobiło się tutaj trochę czerwono, nie ukrywajmy tego. Dobra, Glacius. Co możemy dać jako Glacius? Dajmy na razie kwadrat jako Glacius. Patrzcie na to w ogóle, jaki Glacius tutaj... O proszę, ty! Ładnie subgrade'owali ten czar. Ochłoć ognistych wrogów za pomocą zaklęcia Glacius. Zajebiście. Na pewno to zrobię. Nie, ale... Wspaniale. Ten czar zajebiście wygląda. Powiem wam szczerze. W porównaniu do wersji PC-towej, to to jest magia, co tutaj się odpierdzieliło teraz w tym momencie. Dobra, zjeżdżamy z powrotem do Folio Universitas. Kolejną czarownicę mamy. Ignatia Wildsmith. No, też ją znamy. To wszystko się powtarza, kurczę pieczone. Szkoda. No ale dobra, szukamy teraz naszych, kurde, ognistych wrogów. Tak jak to zresztą gra tutaj nam sugeruje, że musimy ich pocisnąć Glaciusem. Osiemdziesiąt tarcz zebranych. Znaczy 80 punktów mamy. Ale 8 tarcz zebraliśmy. Tam trzeba będzie się dostać teraz. Rozumiem. Trzeba będzie sobie wyczarować bryłę, dokładnie tak. Ale zanim sobie zobaczymy, co tam dalej jest, to zerknijmy, co tu w skrzynce mamy. Tak. Myślałem, że karta kolejna będzie. Byłoby też śmiesznie. Mielibyśmy kolejną kartę do kolekcji. No i teraz musimy trochę popchać tę bryłę lodu. Czasami niestety Hermiona nie potrafi ogarnąć petardy, ale da się przyzwyczaić. To mnie pewnie będzie dopiero pod koniec gry bardziej denerwowało niż teraz. Teraz to jest jeszcze easy. Teraz to mi aż tak to nie przeszkadza. To mogę tyle od siebie powiedzieć. O! I teraz możemy sobie tak idealnie... O kurcze! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, 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 nie. To jednak nie. Kurcze... Musimy sobie to odsunąć, dokładnie tak. Ah!
I teraz będziemy mogli sobie ładnie tutaj dojść do przycisku i wcisnąć go elegancko, tylko idealnie, to musi być idealnie równiutko, bo jeżeli będzie nierówniutko, to będzie słabiutko. No i schodki się nam tutaj wysunęły. Zajebiście. Dobra, tak więc teraz zobaczymy, co jest po lewej stronie, bo tu chyba skrzyneczka była, właśnie. Dobrze zerknąłem. A, czekoladowa żaba. Zawsze coś. Zawsze to dużo czekolady i przy okazji tego będziemy mogli się wyleczyć. No pewnie, że tak. Oj, 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 oj. Tu trzeba będzie, kurde, coś wykombinować. Dokładnie. Oj, oj. Hermiona się w lawie skąpała, niedobrze. Ale to był debilizm w czystej postaci. Czemu w czystej, bo nie w brudnej? Haha, ale śmieszne. O, tu już chyba będzie końcówka tego zadania Glacius. Nie, nie chcę się wspinać, ja chcę zejść. Stoisz na drodze strzału. Kurde, wypadałoby tego flipendo tutaj użyć. Damy flipendo sobie na razie tutaj na trójkąt, czemu by nie? Salamandro! Nie denerwuj mnie! Już po tobie! Dobrze! Elegancko! Kurde, naprawdę jestem pełen podziwu, że to nie Harry uczy się Glacius. Znaczy, Harry po części też, ale że Hermiona się nauczyła Glacius, a nie na przykład Harry. To jest naprawdę, kurde, coś, gdzie jestem pełen podziwu, naprawdę. Mówię to całkowicie szczerze. Czyli możemy już ukończyć to wyzwanie, już tutaj nic po nas. Wszystko, co mogliśmy zebrać, to zebraliśmy już. Zajebiście. Bardzo fajnie, podoba mi się ten poziom. To, że ja mało na przykład co mówiłem, albo mówiłem takie dosyć oczywiste rzeczy, to tylko wyłącznie dlatego, że kurczę, no nie wiedziałem co powiedzieć, bo ja tutaj skupiam się na tej gierce, bo pierwszy raz to gram tak oficjalnie na kanale, no nie? I oficjalnie dla siebie. Na trochę dłużej niż na dosłownie parę sekund, więc robi na mnie ta gra pioroń... Kurde, jak to powiedzieć? Po prostu cudownie. Szybko, kryć! Ta gra na mnie robi piorunująco dobre ten wrażenie, to chciałem powiedzieć. Co to kurwa jest za kocioł do chuja wafla? Z czym my walczymy teraz? Ten ogień.
dobrze, zginęliśmy. Nie podoba mi się to. O, coś się dzieje. Tak właśnie musimy go zaatakować. O kurde, ty co on odpierdala? Dobrze, to jest jego łapa. I teraz, zium. Oberwie? Tak, stracił damage. Ej, to ten boss jest całkiem łatwy. Czemu mi się wydawało, że on jest trudny? Znaczy wiadomo, niektórzy bossowie będą mi się wydawali, że są trudni, bo no walczę z nimi pierwszy raz, no nie? Nie oszukujmy się. Oj, zdenerwował się. Dobra, i teraz mu tylko morda została w zasadzie. Jego krzywa morda. Zamroż go, Hermiono. Uśmiech Rona, ja pierdolę. O kurde. Ale mnie to rozpierdziela, nie? Ten śmiech Rona, kurde, na samym końcu. Dobrze, przeżyłem. O, dałem radę. Dobrze, podoba mi się to. Ta wersja już mi się bardzo podoba, no nie? Autentycznie. Idziemy, ostatnia tarcza. 100. Oh yeah, możemy wyjść, to już mamy końcówkę, w zasadzie to mamy początek tego wyzwania Glacius, ale wiadomo, my teraz wracamy, więc wychodzimy stąd. Kurde, naprawdę graficznie, soundtrackowo i dubbingowo prima sort gierka, naprawdę. Zajebiście. Harry, Ronie, Hermiono, dobra robota. Poradziliście sobie wyśmienicie. 50 punktów dla Gryffindoru. To wszystko na dziś, możecie iść. Harry? Czy może mi pan pokazać, jak pan przegnał tego dementora? Nie jestem ekspertem od walki z dementorami, ale spróbuję ci pomóc. Jednak nie teraz. Nie dość, że mam dużo roboty, to jeszcze rozchorowałem się w nieodpowiednim momencie. Dam ci znać, gdy poczuję się lepiej. Chodź, Harry! Teraz są eliksiry! Tak, ty się rozchorowałeś, jasne, weź tam kurde Lupin, co za typ. No, Harry, pomógłbym ci, ale się rozchorowałem, no jest mi przykro, no i cześć, no i tyle, ale okej, rozchorowałem się, mam do tego prawo. Nie no, kurde XD totalne, a jeszcze Harry wejście nie może trafić, w sensie ja nie mogę, bo ja gram jak pijak jakiś totalny. Tak więc, moi drodzy, lecimy na eliksiry. Siemano, patrzcie, udało się, przeżyłem. Przeżyliśmy w sumie cała nasza trójka. Ale nie wiem dlaczego idę w inną stronę, w ogóle gdzie jest Hermiona? Czemu tylko Ron i Harry idą? Co jest grane? Hermiona, co się z tobą dzieje? Korytarz na trzecim piętrze, dobra. Czyli będziemy musieli iść po prostu do samych lochów w zasadzie. I patrzcie, w końcu kurde Snape się pojawi w tej części, bo jak pamiętacie, Snape'a nie było w wersji PC-towej tej gry. A teraz jest. I to jest to właśnie, moi drodzy. A więc jedziemy. Co tu będziemy mieli? Zaklęcia i uroki, no tutaj póki co nie możemy iść. Transmutacja, tu też jest zablokowane. Chyba, że nie będziemy się w tej grze uczyć transmutacji, to trochę smutno. Ale wydaje mi się, że będziemy, tylko że później. Ale tak mówię, to jest trochę dziwna kolejność, bo zaczęliśmy od Glacius. Oczywiście nie będzie dla nikogo tajemnicą to, że powiem, iż te ekrany ładowania zajebiście wyglądają. Oj, oczywiście.
coś, co znamy z Komnaty Tajemnic na PS2. I patrzcie, co tam jest schowane za tą klepsydrą. Wróciłbym oczywiście do dormitorium i zaniósłbym to, żeby mieć kolejne punkty, ale to zrobimy potem. Ron, daj mi przejść. Zrobimy to potem. Na razie sobie zebraliśmy i tyle. Idziemy teraz do lochów. Do lochów, moi drodzy. Zejście takie samo jak w Komnacie Tajemnic na PS2. Nic to się w ogóle nie różni. Jest i Harry, jest i Ron, a Hermiona gdzie? Uważaj, Potter, za tobą jest dementor. A spierdalaj, Malfoy. Snape się wścieknie. Wyjebane w ciebie, śmieciu. Dobra, idziemy. Pracownia eliksirów. Teraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Eliksir wigenowy leczy większość pospolitych obrażeń. Bardziej uważni uczniowie zapamiętają, że najpotężniejszą postać eliksiru można otrzymać jedynie ze świeżo zdartej kory drzewa wigenowego. Panie Weasley! Dopóki jest pan na mojej lekcji, będzie pan... Weasley, daj go tu, do przodu. Już! Kuźwa, dlaczego Snape ma taki zjebany głos? Naprawdę. Proszę przyprowadzić Pottera. I to już. Wspaniale. Co jak co, ale aktor głosowy z Komnaty Tajemnic na PC-ta był lepszy niż to, co tutaj jest. Kurde, przecież to niepasujący głos jest. Proszę przyprowadzić Pottera. Przecież to jest tak jakbym tego... Jakbyście usłyszeli tego tajniego Tigera z Titansów, tylko że z wersji na DS-a i na PS2, no kuźwa mać. Dlaczego? Snape miał dobrego aktora głosowego w Komnacie na PC-ta. Proszę przyprowadzić Pottera. I to już. Tak, panie Weasley. Gdyby pan uważał, może by się pan nawet czegoś nauczył. Proszę wziąć obie fiolki eliksiru wigenowego ze stołu. Niech pan weźmie fiolki z eliksirem, panie Weasley. Proszę wziąć fiolki. Gratuluję, panie Weasley. Istotnie udało się panu zrobić to, o co prosiłem. W celu zażycia eliksiru wigenowego, proszę odsunąć się od Pottera i wypić zawartość jednej z fiolek. Co się stało? Pozwolę, by pan Weasley wszystko panu wyjaśnił, choć jego niekompetencja mówi sama za siebie. Dzięki przedstawieniu, jakie urządził pan Weasley, nie mamy już czasu na resztę lekcji. Zatem składniki odtrutki na rzadkie trucizny zbierzecie w wolnym czasie. Mają być gotowe na następną lekcję. Czyli na następną lekcję przyniesiecie ogniste nasiona, żądła żądli bąka, skorupki chropianka i róg garboroga. Koniec lekcji. Ale Snape dojebał kurde Ronowi bez kitu. I piękny ekran ładowania swoją drogą. Wielkie dzięki, Wesley. Naprawdę mi przykro. Nie martw się, chodźmy stąd. O rany, jestem wykończona. Tak. Ja też. Chyba powinniśmy iść spać. Tak, ale może powinniśmy zacząć szukać składników na następną lekcję eliksirów u profesora Snape'a. Jak myślisz, Harry? Harry? Logika Hermiony. No, jestem wykończona, chciałabym iść spać w ogóle.
Mam dosyć, jestem zmęczona. Ale musimy pozbierać te składniki na lekcję u Snape'a. Jak myślisz, Harry, co mamy teraz zrobić? Harry! Harry! No kurde, jesteś zmęczona, to idź spać, ja pierdzielę, ty. Znaczy, ja się cieszę, że dajecie mi wybór, no ale kurde. W ogóle trzeba zerknąć, jak tam wyglądają nasze te zadanka. Zaraz nawet sobie gierkę zapiszemy. A, czyli możemy dzień zakończyć nawet chyba. No kurde, ej, nie wchodź mi w... Ron, ty kurde patafianie jeden. A i możemy teraz grać kim chcemy sobie. No to zagrajmy Hermioną, czemu by nie. Czemu by nie, moi drodzy. Ja osobiście powiem wam tak, poszedłbym do dormitorium. Tak po prostu, poszedłbym do dormitorium. Dałbym tą znajdźkę, zdobyłbym te punkty i zakończył sesję w sumie na dzisiaj. Bo myślę, że nic tu po nas, tak na dobrą sprawę. To co mogłem zrobić na dzisiaj, to zrobiłem. Może dzisiaj jeszcze, bo nagrywam to w ogóle dzień po skończeniu Więźnia Azkabanu, czyli 3 lipca o godzinie 13:13. Więc może kurde dzisiaj, jak będę miał jeszcze humor i ochotę, to nagram drugą sesję i w poniedziałek albo we wtorek skończymy sobie Więzienia Azkabanu na PS2, bo podejrzewam, że to mi zajmie tak też 2-3 dni, jak się zepnę, no nie? A teraz idziemy na wieżę Gryffindoru do dormitorium, odpocząć, bo należy nam się odpoczynek. I Haremu, i Ronowi, i Hermionie. Tak więc lecimy. Do przodu, przed siebie. Nic tu po nas. Korytarz grubej damy. Elegancko. Hasło? Fortuna Major! Dziesięć punktów! 160 punktów. Elegancko. Dobrze, moi drodzy, to co? Kończymy dzień, myślę. Teraz podsumujemy punkty. Slytherin. Ravenclaw. Hufflepuff. Gryffindor. Prowadzi Gryffindor. Oh yeah! To jest zajebiste podsumowanie sesji numer 1. Jeżeli chodzi o nagrywanie Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu na PS2. I nowy loading screen. Bardzo fajny. Usiadłbym se na tej kanapie tam. Harry wciąż martwił się o dementorów i Siriusza Blacka. Miał jednak wiele innych rzeczy do rozważenia. Musicie pomóc Neville'owi. Co? Neville wałęsał się po 5. piętrze i wpadł na bandę Malfoya. Zamknęli go w klasie mugoloznawstwa i wypuścili Gula. Gdzie Hermiona? Jest w sypialni dla dziewczyn. Mówi, że tam się jej lepiej uczy. Cóż, w takim razie zostajemy tylko ty i Jaron. Ej, Neville się wpierdolił jak zwykle w kłopotę, ale nas to na razie nie interesuje. Na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Neville tam niech sobie siedzi, kurde, zamknięty. Uratujemy sobie go kiedy dzień. No, z tydzień później, tydzień tam poczekaj, Neville. Spokojnie. Nie, tak serio, na dzisiaj to koniec. Myślę, że później, ewentualnie jak będę miał jeszcze chwilę, to sobie nagram kolejną sesję. Na tę chwilę myślę, że ładny i tak ładny czas mamy, bo prawie 2 godziny nagrywania. Zajebiście, jestem bardzo zadowolony. Tak więc, Neville i Gul, następny rozdział. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać na dole, co sądzicie o Harrym Potterze i Więzieniu Azkabanu na PlayStation 2. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. I wbijajcie na moje socjale, linki są pozostane w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienia o filmach publikowanych, a na grupy na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, ja was informuję o odcinkach i o livestreamach i generalnie tam mówię co u mnie ciekawego i tak dalej, tak więc to by było na tyle.
Po raz ostatni, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. I nagrywam to 3 lipca o 13:18. Na razie, trzymajcie się i cześć!